Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny film na moim kanale. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie kolejny tom, tym razem 10. Wielka kolekcja komiksów, bohaterowie i złoczyńcy Joker, ostatni śmiech. Kto ogląda tą moją kolekcję, tą serię, oczywiście wie, że ja kupuję tylko niektóre pozycje. Jeżeli mam możliwość porówny, to ją porównujemy. Jeżeli nie, to tylko prezentuję komiks. No i w tym wypadku stwierdziłem, że chciałem mieć tom 10 Jokera, więc go sobie po prostu kupiłem. Co do kolejnego tomu, Legion Samobójców, Czarna Krypta, który tutaj jest, to będzie tom kolejny, 11 oczywiście. Ja go nie planuję kupić, więc nie będzie takiej możliwości go zobaczenia u mnie na kanale, bo po prostu znam tą historię i nie będę tego powielał. Oczywiście 39,99 cena cały czas bez zmian. Nie pamiętam, jaki będzie tom 12 po 11, czy to będzie mój kolejny, który będę chciał kupić z racji na przerwę w związku z tym komiksem. Także nie przerywajmy, odklejmy tą tekturkę. Tak wtedy będzie lepiej, oczywiście. O, tu od razu mi się porwało, ale to dobrze, wtedy będzie mniej roboty. To mi nie jest do niczego potrzebne, a tutaj mamy oczywiście prezentację komiksu. Cały czas ten sam format, cały czas ten sam styl, ładnie wydany, tutaj też się pięknie błyszczy. Ten tom zawiera Joker, ostatni śmiech, zeszyt specjalny oraz End Origin Joker, ostatni śmiech 1.6. Także zajrzyjmy do środka, jak to wszystko wygląda. Tutaj oczywiście jest spis treści, wszystko jest po kolei przedstawione. Mamy oczywiście wstęp, tak jak to w każdej tej historii. No i tutaj oczywiście prezentacja naszego komiksu. Zaczynamy oczywiście od okładki. No i tutaj po kolei kartkujemy, jak to mniej więcej wygląda. Także mówię, będę chciał go przeczytać, jestem ciekawy. Akurat tej historii, powiem szczerze, chyba nie znam, przynajmniej właśnie nie kojarzę, żebym czytał, może to było kiedyś tak i dlatego chcę mieć ten komiks. Tak jak widzimy, no styl czcionka, wszystko. Myślę, że jest takie w miarę okej. Tutaj chyba nie możemy mieć jakichś większych zastrzeżeń. Tutaj w ogóle... Nie, no to cały czas jest ten sam styl. Nie ma innych rysowników, tak jak widzimy. Wygląda to po prostu w porządku. Pojawia się też, widzę, Wonder Woman. Także będzie czytane, mówiąc wprost, tak. O, tutaj mamy jakąś biografię jakiegoś Zwola. Także mówię, no jestem ciekaw, jak to wszystko będzie się prezentowało fabularnie. Wstępnie jeszcze wcześniej mam zamiar przeczytać tamtą pozycję, bo jeszcze do tej pory nie miałem okazji. Także prędzej czy później to będzie miało miejsce. Tutaj na końcu, co my mamy tutaj na końcu? O, Killing Joke, czyli też ikoniczne zdjęcie, tak? Jeżeli chodzi o ten komiks. A, i mamy. Tutaj jest, co będzie w 12 tomie? Moc Shazama, Shazam. No, być może Shazama będę chciał kupić, nie ukrywam. Nie czytałem za wiele, jeśli chodzi o tego bohatera, więc być może będę chciał spróbować, zobaczymy. Na obecną chwilę Wam oczywiście dziękuję za obejrzenie tego materiału. Pamiętajcie o tym, żeby polubić, udostępnić, skomentować. Dajcie mi znać, czy Wy już jesteście po tej lekturze i jak Wam się upodobała, czego się mogę spodziewać. Oczywiście zachęcam Was też do tego, abyście zaglądali na stronę lubiokomiksy.pl, fanpage na Facebooku oraz konto na Instagramie. Tymczasem z Wami się żegnam, widzimy się w kolejnych materiałach. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!